Ja ustawiam poziom łatwy, żeby ci było łatwiej. No, od czegoś trzeba zacząć. Ten Ta. łatwy najlepiej. No i możesz dwie bronie, możesz apteczkę. Słuchaj. Bo w sumie co tu jest? Oficer. Czym się różni na przykład oficer? To ma takie apteczki też? Czy ma inne bronie? Apteczki może mieć, tylko może mieć inne bronie, nie? Jeśli ty wybierzesz oficera, to na przykład możesz mieć shotguna. Możesz mieć shotguna, możesz mieć dodatkowo amunicja, możesz mieć na wyższych poziomach na przykład granatnik, pistolet albo taki zajebisty pistolet, nie? No, jeśli wybierzesz medyka, to wiadomo, to możesz mieć na zwykłym poziomie, tam niskim, tak jak ty teraz jesteś, to jest apteczka, którą rozstawiasz i się leczysz, ale jak dobrze ci pójdzie i zdobędziesz większy poziom, chyba dziewiąty, a tak, dziewiąty poziom, to możesz mieć taki karabin do leczenia, nie? Czyli wybierasz karabin i możesz leczyć wszystkich innych, nie? Dobra, to No ja będę tak, tego godą. ready. No tak, godą. Ja jestem tym zawsze engineer i sobie wszystko robię. Aktywuj winda. Dobrze. Dobrze, no i to sobie idziemy. I tu są alieny. I to zawsze są takie stworki, czy jeszcze jakieś inaczej Tak, są? tak, tak. Są stworki i są gorsze stworki, które potrzebują więcej do zabijania. A idzie to Wiesz. przejść nie zabijając, tak omijając ich? Nie, co ty, co ty? Tu musisz coś zabić. Nie ma siły. O kurde. Trzeba opanować. Jak tyle się rzuci, to niekiedy ciężko jest. Tutaj jest tak, że musisz uważać, bo niekiedy masz przeładowanie broni, nie? Właśnie, Tam no. każda broń ma swoje ograniczenia amunicji i tak dalej, nie? Jeśli trafisz dobrze w przeładowanie, no to on ci przeładuje szybko. Jeśli nie, no to będziesz tam chodził jak ten. Na R masz przeładowanie w razie czego. I no musisz trafić w taki biały pasek na A jak dole nie po trafia, to lewej. trochę dłużej jest, co? No to tak, to jest trochę dłużej przeładowania. No. Dobra, chodź, idziemy do góry. A apteczka jak się używa? Na jedynce, ale nie musisz teraz, Tak, żeby bo nie wiedzieć. masz tego, nie? Jak już tak, wiesz, może 1/3 albo połowa, to wtedy najlepiej apteczki użyć, nie? Uważaj tam z przodu, nie? Poczekaj, życie to jest to niebieskie, to w sumie jest spoko. Nie, no, zaczyna ci ubywać, no, to uważaj. Po alienach napierdzielaj. Teraz gromy na łatwym, tak więc wiesz, się nie zdziw, że nagle poziom spadł, nie? No, ale tak, to wiesz, z początku to nawet Wiem, łatwo, no. nie. A ja rozumiem, bo ja też miałem niekiedy problemy na początku, tak więc spokojnie. No ale strzelasz ogólnie w to, co się rusza, nie? Ta. A rękami walczysz jak co? Tak. Na prawym przycisk myszy. Jak już jest ciasno, no to wtedy prawy przycisk myszy i musisz być blisko tego aliena, nie? No to jest fajnie, taka chłodnia. No to jakieś paczki, w sumie nie wiem. No to słuchaj, już ci tłumaczę. To jest apteczka chyba, nie? Nacisz sobie jedynka teraz. Widzisz, uzupełnia ci się żarcie, nie? Kolejne No, wezmę to. no i kolejną podniosłeś, no i jest zajebiście, nie? To jest tutaj amunicja. Zresztą, jak wejdziesz na to, to ci pisze amunicja, nie? Tak. No, to możesz Jest, sobie jest. pobrać i tak dalej, nie? No, i na każdym razem to sobie możesz pobrać, nie? Dobra, chodź, idziemy. Teraz będziemy się bronić na windzie. 3, 2, 1 i będziemy jechać na dół i się musimy obronić. Tak długo jak winda nie zjedzie na dół, to musimy się tu obronić. Jak na darmową gierkę to fajno, nie? Godą ci dlatego. To jest 7 podstawowych map, teraz za grumy. Na spokojnie, To a jest jakieś potem są. spowolnienie teraz? Ta, to jest oryginalnie z gry. Tutaj ty ogólnie przytrzymaj tak, żeby. O, właśnie. Zabijaj to wszystko, co się widzisz na windzie.
A ja się zajmę na tymi tutaj na ścianie, nie? A stroje, jak to wyglądają, każdy ma takie same? Nie, nie, nie. Medyk ma inny, ty jako, popatrz, bo jestem na żółto, nie? Ty jesteś na siwo, nie? I tak samo ci powiedziałem, masz inne bronie do wyboru. Tutaj nie ma czegoś takiego w tej grze, że jest tak w docie albo w czymś innym, że wiesz, kup se strój i tak dalej, nie? Jesteś zajebisty czy coś. Nie, nie ma takie coś, po prostu grosz i tyle. Tempo. Tak, tak, to już się... Ogólnie jest takie coś, że możesz zabrać adrenalina ze sobą i też możesz zwalniać czas, nie? O, jeszcze spację mogę te uniki takie robić, nie? Ja, na spacji jest coś takiego, że jak jakiś kierunek utrzymujesz, to on robi taką fikołka, nie? Tak, właśnie widzę. A jak jest ten punkt, co mówiłeś, ten znacznik, że mogę celować, nie? W połowie. No. To nim, na jaki się przycisk trzeba nacisnąć? Na R, czyli przeładowanie. R jak reload. No. Po prostu, jak widzisz, że ci się kończy amunicja, nie? I dalej napierdalasz. O, osiągnięcie. O, szybkie przeładowanie żeś osiągnął, czyli żeś 6 razy pod rząd celnął te szybkie przeładowanie. To ci alieny. No, jest ich tu dużo. No, ty jesteś predator, to ich eliminujesz. Nie, no akurat w ten szpil to... No nie mogę powiedzieć, jestem bardzo dobry. Dobra, wracamy. Widzisz na tab, jak naciśniesz? Zresztą coraz bliżej, no. Na dole po prawej na minimapie ci pokazuje, gdzie masz iść, nie? Czyli tak. Ten wielki kwadrat takiej po prawej stronie, nie? I uciekamy w tę stronę. Dobra. O, dwa osiągnięcia, myk. No i pięknie. Browy technik zabezpieczony. No, i teraz się dopiero zacznie. To pisze czas jakiś i w ile to przeszliśmy? Tak, tak. Ogólnie w 5.20 my przeszli, nie? O, to spoko. No. Wiesz, potem są takie dupne osiągnięcia, nie? Jak ty to zawsze tam lubisz tam się osiągnięcia zdobywać. No to tam, wiesz, przejdź misja tam o 2.20 czy coś, nie? No ale wiadomo, że to już... No, to już są... jakby to nazwać, dla zaawansowanych ludzi, nie? No. To ja takim samym składem jadę. Odpowiada ci to, tak? Na razie jak grasz. Dobra, no. Nie będę mieszał na razie. No okej, okay, no to chodź, to idziemy. To chodź za mną i po prostu napierdalaj w to, co się rusza. No ogólnie to jest bardzo szybko misja. Ja wszystkie te misje to robię bardzo szybko. Bo im dłużej gdzieś przebywasz, tym więcej tych alienów wypierdala, wiesz? No. To może najlepiej iść do przodu i zaś walczyć. No, no, no. Widzisz, gdzie pokazuje żółty trójkącik? Tak, tak, tak. No, no to tam trzeba iść, dobra. No, że najważniejsze, że ja tam muszę iść, bo... Czekaj, przeładowanie. Stój tutaj teraz, stój, nie ruszaj się. I teraz napierdalaj w to, co się rusza, a ja zrobię zagadka. Mogą wejść przez drzwi? Tak, tak, mogą. Są na tyle uzdolnione. 3, 2, 1. Dobra, otwarło się u góry. Teraz musimy się trochę pobronić. No, no, uważaj, uważaj. Tam na spacjach niekiedy sobie te skoki zrobisz. Tylu ich tu wlazło? A, no to chłopie, to teraz będą wyłazić jak, kurde, wiesz, śliwki w kompot. Jeszcze nie musisz. Tam uważaj, jak się tak życie zejdzie do połowy, to wtedy jedynka. Dobra, chodź tutaj ze mną na lewo, bo tu się drzwi otwarły do góry, nie? Widzisz to? Dobra. Dobra, idź do góry. I tam, gdzie ten pomarańczowy kwadracik jest po prawej, nie? No, no, no. I naciskasz na te zielone, na E, nie?
Dobra, i teraz się most otworzy, idziemy w prawo. I patrz, i ty znowu otwierasz, widzisz, taki duperel. 3, 2, 1. Uważaj, uważaj, uciekaj stamtąd. Na dół, na dół, na dół, tu gdzie ja stoję. Pierdyku. No, rozpierdziel totalny. Zaczną wychodzić z lewej i tu taki grubas wyjdzie teraz. Dobra, chodź za mną. Ja go przypolę i chodź za mną, chodź, 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 chodź. Olej go, olej go, olej go. Dobra, dobra, idziemy do góry, idziemy do góry. Ja wiem, że to tak mądrze teraz, kurde, wszystko fajnie wygląda, ale ja tu teraz otworzę drzwi i pójdziemy tą ścieżką na prawo, wiesz? Mhm. Akcja cały czas jest, nie? Tak, tu kurwa, tutaj nie ma chwili praktycznie, wiesz, odpoczynku, nie? Nie ma takie coś. No, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, czekaj go przy pole. Chodź, chodź, chodź. O, pięknie, żeś spierdolił, zajebiście. No, tutaj będzie ciasno trochę, bo tutaj dużo tych skurwieli wychodzi. Reload. No, 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 spokojnie, spokojnie. Pamiętaj, żeby trafić zawsze w ta białą kratka, nie? Jak może reload. Bo reloada możesz sobie zrobić sam, albo możesz, no jak ci się amunicja wyczerpie, nie? To z automatu się robi reload. Ucieczka. Czekaj, czasach, to, nie? No, 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 czekaj, czekaj, Bloodhound przyjedzie, ten statek kosmiczny śmieszny. Kurwa, mi przypierdolił. Uważaj. Dobra, czekaj, przypaliłem gnoja. Gdzie go jakoś rozwalić? Ta, ta, ta! Z boku czy jako? Nie, w głowa, tył głowy, wiesz? O, już, już jest po nim. Zawsze tył głowy tego gnoja. Tylko to jest ciężko, wiesz? To, no musisz też kniw wywalić na niego. A, przeładowanie robiłeś, dobra. Mek. Dobra, chodź tu, exit, widzisz? Gdzie pisze na dole? Ta. No, uciekaj. Dobra, idziemy. O. No i pięknie. Poszło jakoś. I to jest taka najprostsza misja, wiesz? Że... Co? Bez śmierci się udało. No, no. To jest taka jedna z najprostszych misji. Jeszcze, że gromy na łatwym, tak więc nie ma stresu. No i widzisz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 kropek ma ta misja, tak więc. To jest jedna taka dłuższa? Mhm. Podzielona na etapy? Tak, to jest jedna kampania, która ma 8 misji pobocznych, nie? Jakbym po drodze zginął, to co, zaś na przykład ty byś przeszedł i mnie respi kolejnej misji? Czy od nowa zaczynamy? Tak, to jest tak, to jest tak, tak jak mówisz. Zaczynamy powiedzmy we dwóch, we czterech, nie? I powiedzmy wszyscy trzej giniecie w misji, ale na przykład ja, jako wspaniały Samarytanin, kurde, przechodzę misja do końca, no to respicie się w następnej misji, nie? Ale jakbym zginął po drodze, to niestety musimy powtórzyć ta sama misja, nie? A tylko tą jedną, czy wszystkie? Jedną. Jeśli przechodzimy jedną do końca, tak więc zaczynamy drugą. Jak nie przechodzimy drugiej, to zaczynamy drugą od nowa, nie? No, no więc no, po przechodzeniu misji jest każda kolejna do zrobienia. No to letem. Poszłeś na prawo. Dobrze. Bam, 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 bam. Ole, idzie tu jakiś duży. No, to jest La Grubas. Czekaj, uważaj te kulki, musisz uciekać. No, uciekaj przed tymi kulkami, bo... Idziemy ogólnie do góry. Tak jakbyś się tak trzymał mnie. No, poszłeś po most obok, tak więc wróć do mnie. Bo coś niby mogę, nie? Aktywować, ale... No, nie możesz, nie możesz, nie możesz, bo musimy iść tam, gdzie pokazuje strzałka na mapie. Widzisz? Taką żółtą strzałka. No.
To masz miotacz ogni? Tak. Potrzebny technik. Dobra. Spowolnionko. Tak. Ja zrobiłem, wiesz, spokojnie. Czyli 2-1, dobra, otwiera się. Trochę to zajmie, to? No, ładnie, ładnie, tam widzę, że... Widzę, że tam maśnie posłałeś im, kurde. A, uważaj! No, to trzeba uważać. Aha, chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ten miotacz ognia, co ja mam, nie? Mhm. To ma dwa tryby, że na lewym jest miotacz, czyli psiu, nie? Mhm. A środkowy przycisk myszy robi tak i gasi ludzi, czyli jakbyś płonął, to ja cię mogę ugasić, rozumiesz? Nie muszę pobierać, jak to się nazywa, gaśnicy, tylko po prostu naciskam środkowy i jesteś zgaszony, czyli wykorzystamy to za chwilę, bo zobaczysz, co się będzie działo, nie? Teraz idziemy tu, gdzie ja szłem wcześniej. Tak, właśnie. Zrobiliśmy panel z... I naciśnij go na L. No, o, pięknie. No i widzisz. No i teraz musimy po prostu pokonać tych zastranych alienów, nie? No jak będziesz miał problem, to gadaj. No ogólnie się tu uczymiem przy tych drzwiach, nie? Żebyś nie myślał, że olołem cię czy coś, ale... No. Zostawił mnie na pewno śmierć. Ja, i poszedł kurwa w prawo. Dobra. I popatrz teraz tutaj. Widzisz, tu jest gaśnica. No, pobrałeś ją, ale zamieniłeś ją na jakąś inną broń, nie? No to też musisz uważać, bo zawsze masz dwie bronie tylko. Strzelba mi odpowiada, tak na hita wali. No jak jest na blisko, to tak. Popatrz. Tutaj jest teraz taka akcja, że jest, widzisz, pali się, nie? I możesz mieć coś takiego, że właśnie możesz pobrać ta gaśnica, albo możesz przejść ze mną. I ja bym ci powiedział, no znaczy, no dobra, no to zrób gaśnicą. A zawsze mogę psiknąć i wrócić się po tą bronię. No właśnie, o to mi chodziło. Możesz przyknąć gaśnicą i wrócić się po swoją broń, nie? Albo możemy na szybko zrobić tak, patrz. Hops, nie? Na spacja, nie? I ja cię mogę uratować gaszeniem. Aha. Rozumiesz? No. Ciekawie. No ale teraz przeszłeś ładnie, tak więc nie będę ci tu tłumaczył jakichś tam dziwnych rzeczy. Na wyższych poziomach jak się gro, tak więc to... To jest tak, że po prostu się przechodzi i tyle, nie? Strzelają te aliany kulami. Tak, tu są takie, co żygają. Te, jak się ich rozjebie, to... Popatrz, to one pękają i widzisz, kulki rozrzucają, nie? Mhm. A te, co tu wychodzą... Czekaj, bo teraz nie widzisz. Tutaj, patrz, są takie... O, tu, popatrz, one wychodzą z tej dziury i z tej dziury, o, widzisz? Tak, widziałem. One żygają na odległość, nie? No, to one też są takie przejebane i one potrzebują więcej amunicji, żeby w nich spotrzebować po prostu. Twarde sztuki, te duże. No, te duże są takie już... No, i są te shield bugi tak zwane. To potrzebują naprawdę dużo amunicji, żeby w nich wpierdzielić. Te dźwięki jak wydają. Aktywuje adrenalin. I po prostu musimy się wydostać, widzisz, na górę, na lewo, nie? Tam skąd te łajzy wylazły. Tak więc... Nie ma czegoś takiego, że musisz rozpierdolić wszystkie alieny, nie? Tylko po prostu musisz się wydostać do wyjścia, nie? No, nie ma zasady, że
trzeba coś zrobić. No to fajnie. Trzeba zabijać, tylko trzeba się wydostać, zrobić, wydostać i tak dalej. No i zostały nam, kurde, 3 misje. To są te czasy najlepsze tutaj? To znaczy, tak teraz się pokazuje w czasie ładowania? W czasie ładowania to pokazują się czasy, które twoi koledzy mają najlepsze, nie? Mhm. Zależy na jakim poziomie, na normalnym, trudnym i tak dalej, nie? Dobra, i tu jest jedna z trudniejszych misji. No. I tu te parasajty, te co cię atakują tak na łeb, zresztą zobaczysz za chwilę. Wyskakują tu takie małe łajzy i one ci siadają na głowę, nie? O. I one się zaczynają niszczyć, tak jakby taka plaga, nie? Takie w tym filmie były takie małe, co naskakiwały na twarz. No, wiem, typowe facelugery, nie? To te takie świetliki takie, te? To są te już? O, popatrz tu. Dobra, nie było cię. O! Nie, nie, to nie. Larwy jakieś. Popatrz, tu są takie jajka, nie? Mhm. No, zresztą czekaj, czekaj, jeszcze raz ci pokażę. Jaja. Hops, hops. Dobra, chodź, wracamy tutaj na górę. To mamy coś spalić, nie? Tak, już jest spalone, chodź. Popatrz, tu są. Tu są, tu są. Jak pójdziesz na górę na lewo, widzisz te jajka, nie? Mhm. Z nich wyskakują takie kurwa łajzy małe i one ci na plecak wyskakują. No i to musisz uważać, bo one cię robią. Robią ci ta plaga, że. No zżerają ci życie, nie? Jak nie masz w pobliżu medyka, o, albo nie masz apteczki, no to masz problem. Uważaj. Dobra, wracamy, wracamy. Au. Teraz tam na prawo, czy się cofamy całkowicie? Nie, na prawo, na prawo. No ja ci to tak nie umiem pokierować za bardzo niekiedy, bo ja tu w ferworze walki po prostu grom. Mhm. No może mapka, no ogólnie idziesz tam, gdzie te trójkąty pokazują, nie? To co, co masz zrobić, no. No, jesteś obok mnie w sumie. No to w sumie jest chyba parę opcji, albo tędy idziesz, albo tędy, nie? No, jest w chuj opcji. To się dojdzie. Parę. To jest parę tych punkcików. Dobra. I popatrz, widzisz, znowu tutaj jest, widzisz na prawo. Przełaź, przełaź, idź na prawo, szybko. Szybko, szybko. O, jesteś zgaszony, nie? Mhm. O, już nic ci się nie stało, bo pomogłem ci cię zgasić, tak więc to zawsze jest kwestia dogadania, nie? Ucieczka. Chodź tutaj jeszcze raz przez ten. Tak samo? No, dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, 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 bo mam przeładowanie. O, sorry. Dobra, naciśnij jedynka. O, pięknie. I teraz musimy iść zrobić całą resztę. To też masz mało, nie? Życia. Nie szkodzi. Tam nam się nie przejmuj. Ty i no atakuj to co widzisz. Uważaj, uważaj. Wziąłeś tę apteczkę, dobrze. Kurde, jakie korytarze. No, tu jest ciemno, nie? No, ale to. Ja to pamięciuwa robię, nie? Mhm. Dobra. I wracamy do góry.
No widzisz, jak teraz sobie tab otworzysz, nie, to już wszystko my zrobili, widzisz, zniszcz roju, zniszcz biomasę i wszystko, ucieknij windami, pisze, nie? No i teraz najbliższa droga to jest tędy, tu i tak, nie? Nie wiem, czy to widzisz, jak ci namalowałem. No, widzę. No, ale tak jest, nie? I musisz uważać właśnie... No, przeszłeś? O, widzisz, no nawet ci się udało bokiem przejść, nie? No, bardzo ładnie. Chodź. To w sumie już możemy uciekać nawet, tak o, nie? Ta, chodź. Dobra, chodź. Jedziemy ogólnie do góry. No, ja w tej misji mam jeden kniw, który... Zachowuje mnie przy życiu, ale tak, jeśli to zrobisz, to czekasz na winda i ta winda przyjedzie tutaj. Widzisz, zapaliła się jedna zielona lampka. Tak. Musisz poczekać, aż wszystkie lampki się zapalą i musisz się bronić. No, tych lampek tutaj jest mega dużo. Tak. Ale chyba w miarę szybko, nie idzie. Tak, i musisz się bronić ogólnie tutaj przed alienami, nie? Po prostu tak, powiem ci, ja znam miejsce takie, w którym stoję i da se po piwo, albo nawet co odlać, nie? No, tak więc ogólnie ty musisz łazić i się bronić, dopóki winda nie przyjedzie, nie? No, tak to wygląda. Wiesz, to jest jak z każdą grą, na każdą gra jest jakiś kniw. No, została jeszcze jedna, bo to gromy na łatwym, to jest tam, wiesz. Jakoś idzie. A, na łatwym to zawsze idzie. A ja już ci powiem, w ta gra się tyle nagrałem, że to idzie jak idzie. Zostały dwie misje. Sewer Junction. No i pod każdą misję oczywiście się podbierał inny sprzęt, nie? Żebyś tak nie myślał, że tak bezsensownie grą jedną a tą samą bronią, ale zawsze jest coś takiego jak dodatek. Widzisz, ja mam na przykład granaty zamrażające teraz, nie? W tej misji, nie? Tak. No i tu będzie taka akcja, że pójdziemy w jednym korytarzu i ja rzucę granaty i po prostu przechodzimy obok. Nie zabijamy nic, tylko przechodzimy obok i ujdziemy dalej, nie? No, to ci pokażę, o co chodzi. Dobra, dawaj. A tak ogólnie, jak ci się podoba gierka? Tak wizualnie fajnie. No, no to w porządku, no to chodź. To idziemy, na razie sobie pozabijamy. To ta co giera ma już, nie? Paręnaście lat chyba. A, no pewnie, chłopie. Lecz 2.8? Czy aż nie aż tak? Nie wiem, ale to już jest bardzo dawno. Ja naprawdę bardzo dawno temu grałem, przed moimi dzieciami jeszcze. Tak więc to jest dużo, dużo, dużo lat temu, co najmniej 7, co najmniej 7 myślę. To ci alieny. No, kurły jedne. Nie trafiłeś przeładowania. No z tym przeładowania się tak właśnie, że nie skupiam jeszcze tak. No nie, to jest ciężkie do zrobienia niekiedy. Dobra, i teraz popatrz. Teraz pójdziemy na prawo. Ja ci powiem, kiedy możesz przejść obok. Chodź za mną. Chodź za mną, chodź do góry. I teraz raz, dwa, i teraz mijasz wszystko, mijasz, do góry idziesz, tu na lewo, tu do mnie. Tu do mnie, tutaj, tu lewo. Dobra, i za mną. Ominęliśmy cztery te tak zwane shield buggy.
No i robimy całą resztę misji, nie? Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nie? A, no tutaj to jest ciasno. Wiesz co, ja to znam na pamięć, naprawdę ja to znam na pamięć, tak więc uważaj, uważaj, stój, 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 uważaj, zabij. No, no, no. Bo tu są takie rzeczy, że możesz wszystko, nie? Mhm. Dobra, jajka i tak dalej, trzeba zabić. Dobra. Rozwalić. No ja już tu typowo pamięciowa grom, tak więc. I tak samo teraz tutaj. Chodź, teraz pójdziemy na lewo. I zrobimy tak, hop. Nie zabijamy go, Mingo. Nie zabijamy tego, Mingo i chodź do góry. Widzisz? I no, szybko. Ogólnie, no, dlatego godą. Ogólnie ludzie robią tak, że zabijają wszystko, co się rusza. No a ja już mam kniw zrobiony, że nie trzeba nic zabijać, po prostu wychodzimy z mapy i do widzenia, nie? Mhm. No. I ostatnia, nie? Ta ostatnia, najcięższa misja na świecie. Znaczy przynajmniej w tym siedmiokawałkowym duperelu. No, ja sobie tu zawsze biera coś takiego jak pancerz elektryczny. Nie wiem, czy na piątym poziomie ty umiesz takie coś wziąć. 14 poziom dopiero. Nie, to ty tego nie zrobisz w życiu. Teraz przynajmniej. Jakbyśmy grali na wyższym poziomie, to może już byś miał, ale spoko. Dobrze, to rozpoczynamy misję. Wziąłem jakieś berety. Dobrze, tylko to są pistolety pojedyncze, to musisz robić tak tyk, 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 tyk i musisz myszą napierdalać, nie? Non-stopa. Mhm. No. Bo jak przytrzymię, to tak. Nie, to nic ci nie da. Jak tak to... Patrzałem, czy tak pojedynczo trzeba tak tu. A jak przytrzymałem, tu. To jest jak naciskasz, im szybciej naciskasz, tym szybciej strzelają. Tak, no. Bo to są pistolety, podwójne pistolety, no. Dobra, przypilnuję tyłu, bo widzę, że się tam opierdzielasz. Poznaję tereny. Spoko. Uważaj to teraz. To misja to co innego, nie? Tak. Że inne tereny to. Chłopie, to jest... Nie ma gotki, chłopie. Czekaj. Gdzie ty jesteś? No dobra, żyjesz. Uważaj tyły. No. Myk. Podnieś to z powrotem. Skąd ile ich tak tyle wyłazi, he? Skąd inąd? O, to ich zaproszę tylu. Lasery jakieś, kurde. No uważaj. Żeby cię tam nie dopadły. Dobra, poszło bokiem. Dobra, pilnuj tyłu. Dobra, otwieram drzwi. To do przodu. O, pięknie zajebałeś go na śmierć. A, bo to są to. Proszę mnie zostawić. Bo ja zawsze myślę, że jak jest to przeładowanie, to ten taki wskaźnik masz, nie? Tak, na dole po lewej ci się pokazuje wszystko i... Bo to jeszcze jest taki mały jeszcze taki pasek, nie? Żeby wycelować. No, w ten biały pasek musisz wycelować, no, żeby idealnie przeładowanie zrobić. Ja myślę, że właśnie ten wskaźnik taki, myślałem, wiesz, taki trójkątny. A to jest sobie taka kreska się pojawia, nie? Tak. Czekajcie, to tero chyba tędy. Ktoś poszedł. No, no wiem. Zostawił towarzysza. Chodź, towarzysz.
Ucieczka. Co tu mamy? Amunicja i apteczka. No kurde. Nie możesz się spokojnie wszystko pobrać. Ciągle coś się. No tu teraz ciasno może być trochę. Tu i żygają i... Dobra. Leć tym przed siebie. Teraz możesz... No, muszę powiedzieć, że drzwi, nie? Czekaj, 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 odsuń się do... Popatrz teraz. Zawsze na sam koniec, jak zostaje mały element drzwi, to musisz napierdalać, bo one się zawsze przewalają. Ta strona, który ostatni kliknie, wiesz? Mhm. Oj! Dobra, tu musimy przejść. Laser jakiś. Tak, tak, laser to rozcina skały, wiesz? Trzeba jakieś chyba kółko zrobić. Ja. O, możesz sobie przechodzić, w którą stronę chcesz. No uważaj na pajączki. O, uważaj na życie. O, muszę przejść naokoło, żeby te pajączki zabić. Kurwa, aleś mi przyciągnął tego gnoja. O, dobra. Jeszcze jeden tam idzie. No czekaj, z drugiej strony poszedł. Zawsze w tył głowy jak coś tymi wielkimi. Te białe, nie? Ja. Dobra, pajączki nie żyją. Przygniotli mnie mocno. To uciekaj. Tam jest otwarte czy jeszcze nie? To pobiegam na obko jeszcze. Ciulu. Się trafiły te duże luje. To są te shield bugi właśnie. A laser, aha. No, ja mam, wiesz? Mhm. Dobra, jak coś to już idzie przejść. Zrobię rundkę na obko. Muszę jakoś ominąć. A to co to jest? Apteczka? No to chodź. Weź amunicję, okej. No nie zawsze każda amunicja pasuje ci do broni, które posiadasz, nie? Chodź tu do góry. Uciekamy. No to już jest końcówka misji, tylko potem będziemy musieli wrócić. A musisz uważać teraz. Uważaj, żeby cię coś nie zjadło po drodze. A może? Aha, chopie. Nie może mnie czasem tylko trochę uszkodzić? Teraz jest końcówka misji, tak więc uważaj. Uważaj. Nic tam się tam, kurde. Ogólnie musimy iść na prawo, patrz, lecą do siebie te małe takie skurwysyny, te facelugery, no, uważaj na nich. Czekaj, już pójdę górą. O, to już chuj, to już jesteś nieprzeżyty. Ta? To już koniec. Może takie coś? No on ci wskakuje na pukel i jest koniec, nie? A że jakoś tam bronią sobie w łeb, nie może strzelić tam, wiesz, żeby to zsunąć. Nie, to jest jedyne co, to ratunek jest apteczka, albo kolega z apteczką, nie, ale z medykamentami ogólnie. Dobra, czekaj, ja zobaczę, czy tu coś jeszcze jest. Nie. Dobra, zrobię. Dostęp do terminala. Też były terminale w tym Alien Isolation terminale, że tam się wchodziło, coś robiło. Co to musisz zrobić? Wyszukać jakieś jedynki? Jedynki, po prostu musisz zresetować jedynki na jedna pozycja. No albo te rury, nie? Kurwa, się wystraszyłem. Albo te rury zrobić, wiesz, to zresztą robiłeś te rury, nie? Na początku. Tak. No. Tak, żeby woda przepłynęła na swój kierunek.
Jak masz takie coś jak przed chwilą te jedynki, no to musisz te jedynki ustawić w jednej tej pozycji, nie? Mhm. No teraz już nie grosz, możesz tylko obserwować. No patrzę, patrzę. No, to za dużo nie pooglądasz. No, no typowo pamięciowa już robię, nie? To jest... Mhm. To już nic mnie tu nie zaskakuje praktycznie, tak więc... To masz nawet czas, nie? Tak, 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 bo teraz już... Wybuch. Bo teraz już tak, tak, no odliczę do przyjazdu tamtego Bloodhanda. Jestem, halo, jestem tu. Au, au, dostałem. No ale idzie. Nie, nie zabijaj mnie. Wiem, że mogę uciec, ale lubię tak. Easy kompania Jacob's Rest. O, kompania zaliczona. No i można ta kampania przejść na jeszcze 4 poziomy. No i jest tak, że pokazuje się więcej alienów, gorsze alieny, czyli żygają, srają, no, są twardsze, no, niebieskie, zielone, czerwone i tak dalej, nie? No.